Czesław Renkiewicz, ubiegający się po raz trzeci o stanowisko prezydenta miasta, przedstawił swój pomysł na niewątpliwie największą suwalską inwestycję. Trzeba przyznać, że rozmachu nie brakuje, ale gdyby ta wizja doczekała się realizacji, Suwałki miałyby wreszcie nie tylko nowoczesny dworzec kolejowo-autobusowy z prawdziwego zdarzenia, ale także nową dzielnicę mieszkaniową i to w doskonałym punkcie miasta. Chodzi o teren pomiędzy ulicami Kolejową, Utratą i Przytorową. Rzecz dotyczy innego, właściwego zagospodarowania centrum naszego miasta, gdzie w tej chwili wiemy, że jest infrastruktura kolejowa, dworzec i ten osobowy, pasażerski, kolejowy i stacja towarowa i cały ten obszar 50-hektarowy, który jest położony w centrum miasta. On wygląda tak, jak wygląda. Mnie to bardzo razi, bulwersuje. Uporządkowanie tego terenu, jak podkreślił Czesław Renkiewicz, nie zależy wyłącznie od suwalskiego samorządu, bowiem nasze miasto nie będzie w stanie udźwignąć tego finansowo. W przedsięwzięciu musiałoby wziąć udział kilku partnerów. Widzę światło w tunelu, bo tak to trzeba określić, co się będzie działo w najbliższych latach w zakresie projektowania, później budowy Rail Baltica i przebiegu tej szybkiej linii kolejowej przez nasze miasto. W 2011 roku podpisałem porozumienie, reprezentując miasto Suwałki, ze spółkami kolejowymi PKP SA i PKP PLK, gdzie postanowiliśmy, że opracujemy plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z lepszym, właściwszym wykorzystaniem tego dużego obszaru położonego w centrum naszego miasta, terenu oczywiście kolejowego, terenu zamkniętego. I tak na dobrą sprawę od 2011 roku, oprócz jakichś naszych koncepcji, które przesyłaliśmy do tych spółek kolejowych, nie dużo się działo. Obecnie temat budowy połączenia kolejowego Ełk-Trakiszki przez Suwałki drgnął i zdaniem Renkiewicza jest to dobry moment, by uporządkować wreszcie sprawę kolejowej bocznicy i dworców, tworząc nowoczesny kompleks komunikacyjny. Dlatego wychodzi z propozycją debaty. Miasto jako inicjator tego całego przedsięwzięcia, spółki kolejowe, oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości SA, czyli ta instytucja, która odpowiada za mieszkanie plus, była próba zorganizowania takiego sympozjum, takiego seminarium dotyczącego, co z tym terenem można zrobić. Ale widziałem, że póki co nie ma dobrego klimatu do tego. Wynika on może z faktu, że mamy rok wyborczy, wybory samorządowe. Kilka miesięcy trzeba było odczekać, ale to jest bardzo istotne zadanie z punktu rozwoju naszego miasta, które jest ujęte w moim, naszym programie wyborczym i było ujęte w tym programie wyborczym sprzed 4 lat. Sprawdziłem. Też ono było. Powtarzamy to. I mamy przygotowane rozwiązanie. Propozycja w skrócie obejmuje przeniesienie kolejowego dworca towarowego w okolice ulicy Turkusowej, a na terenie położonym w centrum miasta budowę kompleksu dworcowego. Propozycja obejmuje również budowę osiedla mieszkaniowego w programie Mieszkanie Plus. W zaprezentowanej wizualizacji obszar jawi się imponująco. W przypadku połączenia sił spółek kolejowych, banku oraz miasta i przy uwzględnieniu wszystkich realiów projektowych, pozwoleniowych i inwestycyjnych, Czesław Renkiewicz widzi szansę na realizację takiej inwestycji. Nie ma jednak złudzeń. Tutaj potrzeba dobrej woli wszystkich uczestników przedsięwzięcia, poważnych nakładów i, jak przewiduje, około 10 lat na sfinalizowanie całej inwestycji. Renkiewicz zaapelował do wszystkich środowisk o lobbying w tej sprawie. To nie jest sprawa łatwa, ale my takich wyzwań nie boimy się, podejmujemy się. Najwyżej, no bo trzeba to, będzie to korygować i tak dalej, przekonywać, ale myślę, że jeżeli udałoby się to wykonać, to nie, będzie sukces nie tylko tego miasta, władz miasta, ale przede wszystkim nas wszystkich i również tych spółek kolejowych, które są. Bo to fajna rzecz by powstała tutaj w naszym mieście.